Cześć! Przed nami 45. odcinek Pharmacy Language. Nadszedł czas na kolejne angielskie zwroty oraz słówka, które możecie wykorzystać w codziennej pracy farmaceuty. W razie pytań lub uwag do podcastu zachęcam Was do pozostawiania komentarzy na YouTubie i Facebooku. Możecie też pisać na maila uniwersytet@pgf.com.pl. Dodatkowo zapraszam do zapisania się na naszego newslettera, żeby na bieżąco dostawać od nas najnowsze informacje, a także do przyłączenia się do klubu farmaceuty. Tydzień temu przedstawiłam Wam pokrótce temat trądziku. Dzisiaj chciałabym do niego powrócić i omówić leczenie tej przypadłości. No to zaczynamy! Let's go! If your acne is moderate or severe, you will need to see your doctor for prescription medications. Jeśli twój trądzik jest umiarkowany lub ciężki, będziesz musiał udać się do lekarza po leki na receptę. Prescription medicines include. Leki na receptę obejmują topical retinoids or topical antibiotics, miejscowe retinoidy lub miejscowe antybiotyki, antibiotic tablets, antybiotyki w tabletkach, azelaic acid, kwas azelainowy, combined oral contraceptive pill for women, złożona doustna pigułka antykoncepcyjna dla kobiet. In the case of severe acne, your doctor can refer you to a dermatologist. W przypadku ciężkiego trądziku lekarz może skierować cię do dermatologa. The first treatment option for severe acne is usually a combination of topical treatments with antibiotic tablets. Pierwszą opcją leczenia ciężkiego trądziku jest zwykle połączenie leczenia miejscowego z antybiotykiem w tabletkach. Teraz powiem Wam pokrótce, jak działają poszczególne leki. Benzoyl peroxide acts as an antiseptic. It can reduce the number of bacteria found on the skin surface. Nadtlenek benzoilu działa antyseptycznie. Może zmniejszyć liczbę bakterii znajdujących się na powierzchni skóry. Using too much benzoyl peroxide can irritate the skin, so use it sparingly. Używanie zbyt dużej ilości nadtlenku benzoilu może podrażniać skórę, więc używaj go oszczędnie. Benzoyl peroxide makes the face more sensitive to sunlight. Nadtlenek benzoilu sprawia, że twarz jest bardziej wrażliwa na światło słoneczne. Topical retinoids work by exfoliating the skin. Miejscowe retinoidy działają poprzez złuszczanie skóry. Examples are tretinoin and adapalin. Przykładami są tretinoina i adapalen. When applying retinoids topically, it is important to use them sparingly and avoid overexposure to sunlight and UV radiation. Przy miejscowym stosowaniu retinoidów ważne jest, aby stosować je oszczędnie i unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne i promieniowanie UV. Do not use retinoids during pregnancy. Nie stosować retinoidów w czasie ciąży. Azelaic acid works by exfoliating dead skin. It also kills bacteria. Kwas azelainowy działa poprzez złuszczanie martwego naskórka. Zabija również bakterie. Azelaic acid does not sensitize the skin to sunlight.
The patient does not need to avoid sun exposure. Kwas azelainowy nie uczula skóry na światło słoneczne. Pacjent nie musi unikać ekspozycji na słońce. Topical antibiotics help kill bacteria that appear on the surface of the skin. Miejscowe antybiotyki pomagają zabijać bakterie pojawiające się na powierzchni skóry. It prevents bacteria from infecting clogged hair follicles. Zapobiega to zainfekowaniu zatkanych mieszków włosowych przez bakterie. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do podcastu jak zawsze zostanie opublikowane ćwiczenie oraz słowniczek. Ja tymczasem zapraszam Was już za tydzień do wysłuchania kolejnej audycji. Przypominam także, że podcasty są dostępne w serwisach YouTube, Facebook, Spotify i SoundCloud oraz na portalu Uniwersytet EPGF. Gorąco zachęcam do udostępniania podcastów oraz pozostawiania łapki w górę. Cześć!